Przed nami koniec 2020 roku. To był bardzo trudny czas i w tym momencie chciałabym i z tego miejsca, z Parlamentu Europejskiego, chciałabym gorąco podziękować zarówno przewoźnikom, jak i wszystkim kierowcom, dlatego że mam świadomość jako członek Komisji Transportu, jak wiele wyzwań, jak wiele barier musieliście Państwo pokonywać, zarówno tych związanych z prawem, które stanowimy, ale także przecież COVID spowodował, że wasza branża stanęła przed wieloma barierami, a jednocześnie dzięki waszej pracy mieliśmy łańcuchy dostaw tak ważne dla wszystkich mieszkańców Polski i Europy. Więc mam nadzieję, że przyszły rok będzie dla nas wszystkich łatwiejszy. Cieszę się na naszą współpracę i życzę rozwoju, spokoju, dobrych świąt i dobrego nowego roku. I mam nadzieję również, że wszystkie problemy związane z Brexitem uda się nam w przyszłym roku przezwyciężyć. Pozdrawiam gorąco.